Cześć, witajcie. Właśnie skończyłem jeździć po lesie. Warunki są takie, jakie są tej wiosny. No jest bardzo mokro w lesie. Ciągle pada. Przed chwileczką znowu przestało padać. W lesie jest naprawdę mokro. Ale to z jednej strony dobrze, że, bo ja dzisiaj mam zamiarze przetestować taką mobilną myjkę na akumulator Kärcher chyba OC3. Jak się mylę, tutaj zamieszczę model. To jest taka mała myjka. To jest taka mała myjka mobilna ze zbiornikiem na wodę 4-litrowym. Tak, tutaj jest zbiornik na wodę. To u górę się ściąga. W ten sposób. O, ciężko mi to jedną ręką zrobić. Tutaj jest wąż. Wąż z taką dyszą, a tutaj jest wbudowany akumulator. Tutaj jest gniazdo ładowania. Ona pozwala, ojejku, ten akumulator chyba na 15 minut ciągłego mycia. Jak się mylę, to napiszę tutaj sprostowanie, ile dokładnie. Słuchajcie, te myjki są w, też w wersjach takich ze zbiornikiem większym, 7-litrowym, no i z dodatkowym takim zbiornikiem na szczotkę, na jakiś taki płyn do mycia, środki takie czyszczące do mycia rowerów. Ja mam taką, że tak powiem, bardziej budżetową wersję z tym mniejszym zbiornikiem. Włożę sobie dodatkowy zbiornik 5-litrowy wody w bagażniku. No i co? A propos szczotek i innych takich środków, to i tak sobie sam według własnego uznania wożę z takiej dodatkowej skrzynce. No nic, nie przedłużając, będę testował. Szczerze, raz dopiero nie umyłem rower. Mam ją od koło miesiąca, ale jakoś tak nie było okazji, mało jeździłem w takich warunkach błotnych. Także będzie ku temu dobra okazja. No i zabieram się do testowania. Żeby nie było, że zanieczyszczam środowisko, tutaj jest taki środek do mycia roweru, bike, preparat biodegradowalny. Także nie będę zanieczyszczał środowiska. Na tej kamerce, ale jak wierzyć producentowi, to bezpieczny dla użytkownika, sprzętu i środowiska dzięki zastosowaniu certyfikowanych surowców. Nie, to nie jest reklama, po prostu chodzi mi bardziej o to, żeby zaraz nie było hejtu, że zanieczyszczam środowisko, prawda, bo tutaj jest, no wiadomo, jest takie miejsce w pobliżu, jest las, rezerwat. Także, dobra. To jest myjka niskociśnieniowa, także o tyle fajna, że dopiero teraz woda się dostała do węża. O tyle fajna, że nie powinna wbijać tego błota w łożyska, w stery. Także to jest ten plus takiej myjki niskociśnieniowej. Dobra, skończyła mi się woda. Taki jest efekt po myciu. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Ja uważam, że myjka spełniła swoje zadanie.
Rower jest w miarę czysty. Teraz jeszcze mam tutaj, oczywiście ten zbiornik to za mało. Miałem dodatkowy zbiornik 5 litrów. 5 litrów wody. Teraz mi jeszcze tylko sobie na sucho szmatku przetrę, wyczyszczę. Później nasmaruję rower. I myślę, że będzie ok. Tak wygląda efekt końcowy po przetarciu szmatką. Myślę, że jest całkiem ok. Rower można by już wsadzić do auta. Znacznie lepszym stanie niż po wyjechaniu z lasu. To nie była reklama. Tą myjkę kupiłem sobie na cele prywatne, za własne pieniążki, ale jestem zadowolony. Jedyna wada to za mały zbiornik. Trzeba w aucie dodatkowy zbiornik z jakąś wodą, bo 4 litry tam wchodzi. Jak coś to sprostuje. 4 litry to za mało. Tak przynajmniej dodatkowy zbiornik miałem 5 litrów, czy 9 litrów, to już można naprawdę fajnie rower umyć. Nic. Taka krótka recenzja. Piszcie, co, jak wymyjecie rowery, czy polecacie jakieś fajne środki do mycia rowerów. No i co? Cześć, do następnego.